No spójrzcie tylko, jaką teraz magię zrobię. Co tu się podziało? Dobra, jestem spełniony. Możemy wracać do domu. Siema, od razu mówię, że jest to odcinek turbo awaryjny, gdyż pomimo posiadania dwóch magistrów z łopatologii i rzucania kamieniami, przerosła mnie technika. I to, co przed chwilą odwaliłem, no to aż sam się za głowę złapałem. Obczajcie, kojarzycie tego jegomościa? O, tutaj jest, tak jest. To jest Dolomedes fimbriatus, czyli pająk, który swego czasu zrobił furorę na moim kanale, największy polski pająk. Swoją drogą pod filmem z tym właśnie pająkiem, możemy go trochę bardziej pokazać, pojawiło się sporo komentarzy, że jaki to tam największy pająk, że ja widziałem większe. No pewnie tak, ale o tym opowiem, jak będzie film właśnie o tym pająku. Nagrałem, słuchajcie, cały odcinek o nim, nagrałem odcinek o modliszce i nagrałem odcinek jeszcze o tam jednym pająku i jako, że jestem technicznym geniuszem, to wpiąłem mikrofon do gniazda na słuchawki i się dźwięk nie nagrał. Rozumu troszkę jak było było, chociaż nie wiem. No nie da się powiedzieć nic innego jak brawo Wojciech. Dlatego jest odcinek awaryjny i lecimy w teren. Tak jest, mimo że jest godzina 17.30, ja właśnie skończyłem pracę, ale jest ładne słoneczko na dworze i po prostu zobaczymy, może uda się znaleźć jakieś pająki, także śmigamy. Aj. Ogólnie pojedziemy w znane wam już miejsce, tam koło Fortu Przygody we Wrocławiu. Pojawiły się chyba jeden albo dwa odcinki właśnie z tamtego regionu. Nie wiem, może jakieś pojanki się uda znaleźć. Zobaczymy, bo jak nie, to ten odcinek będzie uber jałowy. Wsiadamy do czarnego Maserati ze znaczkiem Toyoty. Kokaina, kaina, kaina. Jalina. Kurwa. Brabus, grubo. W zasadzie to praktycznie dojechaliśmy. Tu jest taka fajna, ups, wyboista troszeczkę droga. No i za 100 metrów sobie zaparkujemy i idziemy szukać pająków. Albo nie wiem, czegokolwiek innego. No i dobra, git, jesteśmy na miejscu, tu ptamy sobie, nie wiem gdzie. Tu jest ogólnie taka spoko polana. O. I tam jest droga. No i właśnie tą drogą będę teraz podążał. Fajnie jakby się udało cokolwiek znaleźć, z tego co widzę głogi kwitną, co daje też jakieś nadzieje. No i słuchajcie, długo szukać nie musiałem, bo zaraz przy drodze znalazłem ślicznego małego pająka, którego już widzicie, ale jak pokażę wam go pod makroobiektywem, to dopiero zobaczycie jaki jest ładniutki. O, widzicie go? No obczajcie jaki to jest fantastycznie ubarwiony maleńki pająk. Coś mi podpowiada, że to jest coś z rodziny krzyżakowatych. Ale to tak strzelam mocno. No jaki to jest śliczny pajączek. O, a czajcie, zaraz pod tym pająkiem siedział taki oto chrząszcz i nadal siedzi. To jest nic innego jak podrzut szary, czyli chrząszcz z rodziny sprężykowatych, czyli rodziny Elateridae. I te chrząszcze są mega ciekawe z pewnego względu, ponieważ one na spodzie ciała mają taki jakby mechanizm, który pozwala im dosłownie wystrzelić się w powietrze, więc nazwa sprężykowate tutaj jest totalnie adekwatna, bo one jakby mają... To nie do końca jest sprężyna, no ale to działa jak sprężyna, że mogą się po prostu wystrzelić i to szczególnie działa wtedy, kiedy one się przewrócą na plecy. No i fajnie, 5 minut szukania i znaleziony pająk i chrząszcz, także nie ma tragedii. Idziemy w krzory. Wow, patrzcie na co się natknąłem. Czyżby to była skulica? Chyba tak, wydaje mi się, że tak. I teraz jak ją wezmę na rękę, to powinno się stać coś fajnego. Tak jest! Zwinęła się w kuleczkę. To jest właśnie cała skulica. No i to jest taki oto właśnie śmieszny stworek. W ogóle to zaraz obok. O, widzicie? To jest kolejny gatunek, z tym, że inny. To już nie jest podrzut szary, ale też z rodzin sprężykowatych. Z tym, że tutaj już nie mam pojęcia, co to jest gatunek, nie ruszamy go. Ale co więcej, to tutaj, patrzcie, coś znalazłem. I wydaje mi się, że to może być gniazdo darownika przedziwnego, bo tak jakby biotop totalnie idealnie pasuje. No zaraz zobaczymy. Słuchajcie, nie, jednak nie. To jest gniazdo jakiejś gąsienicy. Tutaj fragment taki żółty, widzicie? To nie ruszamy tego. O, ale wśród pokrzyw siedzi biedronka. Nasza, polska, nie żadna azjatycka, także fajnie.
No spójrzcie tylko, jaką teraz magię zrobię. Jo, widzieliście kiedyś coś takiego? To jest pająk z rodziny kwadratnikowatych, jak podejrzewam. No i typowy pająk sieciowy, oczywiście. No i słuchajcie, jest, ale jest piękny. Kurczę, nakarmiłbym go. Wiecie co? To jest taki mój mikrofajny plan. No i co, jednak nie? No, gościu, ja ci taką tutaj żarcie dałem. A ty tak nieładnie zrobiłeś. No nic. O, a tutaj zaraz obok jest jakiś kolejny pająk sieciowy i też nie mam pojęcia, co to jest. No, ale jest. I też ma sieć taką kolistą. No nie wierzę, zgadnijcie, co znalazłem. Wiecie, co to jest? To jest naturalna ekipa sprzątająca, czyli to, co mamy w terariach. To jest dokładnie skoczogonek. Tak jest. To jest piękny skoczogonek. Ja na początku myślałem, że to jest, wiecie co, pluskwiak, bo też jest taki bardzo podobny pluskwiak do tego, z takimi pogrubionymi czułkami. Natomiast no jest to ewidentnie po prostu skoczogonek. Ja, no piękny jest. A jaki puchaty. Czekajcie, bo on jest na pokrzywy generalnie. Jak ja bym go tutaj dotknął. I to jeszcze jest ładny, nie to, że jakiś tam szary, biały, coś tam. Kozacko. O, mamy kolejnego kwadratnika, który ale szybko zwiał. Odejm, nie udało się. W ogóle, tak by the way, bo mi tu przed chwilą taki dość spory trzmiel mignął. Co byście powiedzieli na odcinek, czym się różni gies od bąka i czym to się różni od trzmielca i od trzmiela? I to jest, myślę, że ciekawy temat, bo to wywołuje masę dyskusji, kontrowersji i tak dalej. No i to jest temat właśnie na lato. Dajcie znać, co myślicie na temat takiego filmu. I w ogóle, jak już tu jestem, jak gadam, to zanim poszukamy innych pająków, no to chciałbym Was oczywiście zaprosić na giełdę gliwicką, czyli Terra Aqua, Arena Gliwice, 15 maja. To już jest za ponad tydzień. Ja też tam będę, będzie tam Kuba Zając. Ale mendę ustrzeliłem takiego wielkiego komara. Będzie dużo youtuberów, jupiterów. Ogólnie giełda zapowiada się całkiem fajnie, także będzie można podejść, zbić pionę. Będzie Tomas, będzie miał mnóstwo pająków dla początkujących teraz. Tutaj jest dużo nowych widzów na moim kanale, więc jeżeli chcecie, nie wiem, zacząć przygodę z pająkami czy coś, no to stanowisko Tomasa jest idealne. Tam są pająki z rodzaju Grammostola, Brachypelma. Dużo jest tego. I też uwaga, będą tam, słuchajcie, spreparowane szerszenie, które przygotowałem na tę giełdę. Więc no, kto pierwszy, ten lepszy. Jest kilka sztuk do zgarnięcia. Myślę, że to jest fajna pamiątka. Dalsze giełdy są dalej w maju, bo jest 29 maja, będzie Gdańsk, no i dalej są giełdy czerwcowe. Wszystkie informacje, jakie potrzebujecie, macie w opisie, a teraz wracamy do szukania kwadratników i innych pająków. O, słuchajcie, znalazłem. Mam nadzieję, że on mi nie ucieknie. Tutaj widzicie, no jak byk jest sieć, tylko nie chcę wyłapać ostrości i przełączmy się na makro przede wszystkim. O, widzicie go i zobaczcie, jak się nałożyły. Tutaj jest jeden, a tutaj jest kwadratnik na pierwszym w sumie planie. Ale tu jest tych pająków. Fajnie, bardzo fajnie, że można je pokazać. O, a tam sobie idzie, widzicie? No, tupta. Oj, się schował. Tam kolejny. I gdzieś tu jeszcze był sprężyk, kolejny sprężyk, ale... Kurczę, nie widzę go. O, jest. Widzicie? No. To jest trzeci sprężyk dzisiaj. O, patrzcie, mam coś fajnego. Tu jest sieć pająka, pokryta licznymi, nazwijmy to, dmuchawcami. Sam pająk jest skitrany tutaj i ja już go przez chwilę widziałem. On jest bardzo ładny. I kurczę, może udałoby się go tak tytnąć. O, nie, 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 nie. Uciekł, cholera. A nie, dobra, jest. Widzicie go? I znowu się schował. Kurde, no co za menda. No piękny, tylko teraz czym ty jesteś? Cholera, no spadł w ściółkę, był taki ładny. No niedobrze, no nic. O, ale znalazłem drugą sztukę i ma kryjówkę na tej samej zasadzie, czyli w dźble. Totalnie przeuroczy pająk. Dobra, nie będziemy go tutaj wyciągać. No w każdym razie jest całkiem ładny. O, pokazał nam się. No ładniutki jesteś. Wow, czajcie, jaki ślinik tutaj leci. Całkiem spory jak na te regiony, myślałem, że... Całkiem spory ty jesteś, kolego. I pewnie będzie wpierniczał jakieś tam trawy, no nic. Niech je. Uwaga, ciekawostka na koniec, zobaczcie. Tutaj na końcu tego badyla jest gniazdo pająka i ile tu jest much. Znaczy, no muchówek.
które są przytwierdzone i które zostały zabite przez pająka. Grubo. No sama matka natura, nie? Zobaczcie, znalazłem prawdopodobnie gniazdo jakiejś błonkówki. Nie mam pojęcia, co to jest, nie będę tego zabierał, ani tego hodował, ale tutaj tych gniazd jest sporo i postanowiłem, że jedno z nich wam pokażę. Co więcej, tutaj jest taka fajna, duża sieć. O, dobra, widać nitki, widać pojedyncze nitki. I tutaj najprawdopodobniej w tym krzoku siedzi pająk. Ciekawe co... Wow! Co tu się podziało? Ej, to było karmienie live i po prostu... Mucha, jakiś owad wpadł w sieć dosłownie w tym momencie. Ja nie miałem przy tym żadnego udziału. Ale kozak. Dobra, jestem spełniony. Możemy wracać do domu. Nie no, mega, że to się udało nagrać. Co prawda tak praktycznie się nie udało, ale jednak się udało. Bateria w dyktafonie powolutku się kończy, dlatego ja też powolutku kończę swój wypad tutaj. Fajnie, udało się znaleźć trochę ciekawych pająków. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie na temat tego formatu filmu. Czy to też wam się podoba, czy nie. Czy robić to, czy nie robić, bo i tak w sumie chciałem kontynuować tę serię po jej sukcesie w zeszłym roku. No, także elo.